Hej, cześć wszystkim, z tej strony Noxy i będziemy dzisiaj grali rankę dzika. Nie wiem jaki poziom. Na tym koncie mam D3, ale na tym koncie zwykle rzucało mnie do Grandmasterów i Master Tierów do gier, więc spodziewam się, że to jest też taki poziom. I taka ciekawostka, na drugim koncie na Noizim miałem też tak, że miałem D3 i mnie rzucało z Master Tierami i Grandmasterami i rzuciło mnie o 2 dywizje od razu do 1. Więc byłoby super, jeżeli tutaj też by tak było. I właśnie chciałbym wbić tą D1-kę i w marcu jeszcze wbić Master Tiera przed resetem. Bo nie wiem czy wiecie, ale Riot Games robi... oni coś tutaj wiedzą. Riot Games robi miękki reset rank tych górnych. Miękki dlatego, że diamenty idą, z tego co pamiętam, jedną dywizję w dół, a Master Tiery, Challengery i tak dalej mają reset LP-ków do zera. Także to chyba nie dotyczy w ogóle innych rank poza diamentami i wyżej. Okej, okay. Gramy na Kasadina. Kasadin Split Footwork. No jest to coś, co będzie mnie trochę wkurzało pewnie, bo gościu się będzie mocno leczył, ciężko będzie go z tej linii wypchnąć. Na pewno będę się starał obijać go autoatakami jak najwięcej, nie? Coś takiego. Okej, okay, to nawet wyszło. Jakim cudem Kayle może zabić na pierwszym levelu? Przecież ta postać jest useless. Ej, bo ja nie do końca kumam, co się dzieje. Serio. Zastanawiam się, czy marnować flesze. Czyj flesz jest więcej wart? Mój czy Kasadina? To mogłoby być całkiem ciekawe zagranie, wiecie? Teraz fleszność, ale... spróbujemy chyba bez tego. Ejaj, wycofałem sobie ten autoatak. Na tej linii najważniejsze jest to, żeby mocno naprawdę obijać tego Kasadina. I żeby nie tracić głupich last hitów. To nie do końca pewnie będzie takie bardzo łatwe. Jak się obija na raz i... jak się na raz próbuje obijać i last hitować, to często to nie wychodzi. Patrzcie, obijam go autoatakami, więc w zasadzie koleżka nic nie może zrobić. W każdym momencie, jak się zastanawiam, zaraz trzeba będzie zrobić flash E, żeby go zabić, bo powinien zginąć na jedno combo. Jarvan jest na górze, wow. Będziemy mieli problem, wiecie? Jak Mundo już zginął dwa razy. W ogóle wchodzi Jarvan też do dżungli tej wajce teraz. Okej. Okay. 300 zdrowia. Jak jeszcze trochę go obiję, to powinienem być w stanie to zbić. Musimy czekać, aż zrobi jakiś błąd. No, ten gank raczej ci nie wyjdzie. Tak naprawdę niewiele brakuje do tego, żebym zabił Jarvana. Okej, okay, powinien zginąć. Jest, mamy go. Nice, nice, nice. Chociaż kolega gra z teleportem, więc nie robi to aż tak dużo, jakby robiło w przypadku, gdyby miał jednak coś innego. No ale standard, że Kasadiny grają z tepekiem. Także bardzo to mnie nie dziwi. Tak naprawdę chciałbym pusznąć tą falę jeszcze, nie? O, minion block. Mam E, ale nie miałem zasięgu. Po jego flashu. A gościu cały czas trzymał tego flasha, to było widać. Wow. Ej, wytłumaczcie mi. Mundo ginie na pierwszym levelu od Kayle, a potem daje radę ją zabić. Ja nie do końca to kumam.
Akurat będę miał 1300 zł. Nie, bo mis na ostatniego CS-a. Nie, no dobra, i tak będę miał. Elegancko. Bo pierwszy przedmiot pójdziemy Lost Chaptera. Tylko czy mi wtedy nie będzie brakowało potek? Trochę mi będzie brakowało potek, wiecie? Od razu zginie Mundo. To jest jedna z tych niewielu gier, gdzie Kayle zadziała, nie? I trochę mnie to niepokoi, bo generalnie Kayle jest postacią, która nie powinna działać do 11 levela, a ona już na 5 ma 2-1-1. Także może być ciężko. Może być ciężko. Okej, zaraz mam 6. Ten też ma 6. Już będzie dodżował. A ja będę misował. Teraz ta linia już nie jest na moją korzyść. Bo wcześniej jeszcze wygrywałem, nie? I miałem przewagę. Teraz już tak nie będzie. Na pewno nie mogę używać charma, dopóki on nie użyje swojego skoku. Bo ja do tego momentu jeszcze wygrywam, bo on nie może się we mnie wbić. Po czarmie dostałby za duży damage. Wracamy się. Okej. W takim razie ja pushuję. Czy oni naprawdę robią Drake'a? Jaki to jest smok? Inferno. No. Robią. Ale no sam nie wbije, nie? Chyba. Kalista jest, nie. Bez szans. Vi była trochę po złej stronie mapy. Unlucky. Okej. Okay. Chyba zejdę zczyścić wizję. Dlaczego widzimy? A dobra, widzimy tego Warda, bo on tutaj nam zasłania naszą wizję. Ej, ten Mundo ma Conquerora. Ej, poważnie. Goście troluje. Nie za dobrze. Nam to wróży. Też ciężko będzie nam powrócić jakoś do tej gry, bo oni się wyskalują. Mają dwie mocno skalujące się postacie, nie? Zero damage ma Kasadin. Nie jestem pewien, dlaczego się go tak boję. Znaczy, na pewno nie chciałbym trafić na jakiegoś Jarvana, nie? Ale może powinienem grać bardziej agresywnie, cały czas puszować tą wieżę i go trzymać pod nią. Nawet pomimo tego, że wbił 6. On może zginąć chyba. Tak. Nice. Pięknie. Super. Ej, ale no to nie jest też tak, że report od razu Mundo. Znaczy, przede wszystkim nie mamy powodu, nie? Ludzie myślą, że zafidowanie jest report, że można reportować, ale nie do końca tak działa system reportów w League of Legends, szczerze mówiąc. O mój Boże. Nie ucieknie. Dobra, jest. Misnąłem flash E, nie? Ale by mi było smutno, jeżeli by całkiem uciekła. Mundo pinguje missing. Pode mnie. Zdziwiony kolega. Co tutaj robi Ari? Dlaczego ta Ari ma fragi? Ma flesza. No, ale nic z nim nie da rady zrobić, niestety. Pięknie.
Ej, a dlaczego tutaj jest w sumie ta... Lulu? Oni zgarną całego bota przez to. Nie jestem pewien, czy ona powinna defować. Raczej nie. Nie ma sensu, żebym szedł na bota. Jeszcze w ogóle najpierw dobiegnie Twitch, a potem dopiero Lulu, tak rozdzieleni. Ale jeżeli my zgarniemy trochę mida, może oni zgarną całego topa, to się jakoś wyrówna? Tak, zostawili bota? Dlaczego? Jaki może być powód, żeby zostawić bota tak, nie wiem, na jednym plejcie? Zamiast pushować cały czas. Okej, okay, trzeba schodzić na bota, bo to jest w tym momencie najważniejsza linia. Takie mam wrażenie, jeżeli chodzi o wygranie tej gry. Albo bot może zejść do mnie, to też jest sposób, nie? Nice, 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 super. Bardzo fajnie to wyszło. Tradujemy. Wieża na midzie jest ważniejsza niż wieża na bocie, no nie, tak nie oszukując się. Wygrywamy na tym tradzie sporo. Tylko gorzej, że ja nie mam... Jest Drake, a ja nie mam many, nie? A nie jestem w pozycji jednocześnie do tego, żeby się wrócić. O, chcą robić. Jeszcze ta, Kayle. Nie mamy jak odwalczyć, serio. Boże. Ej, te skillshoty dzisiaj mi nie siadają. Drugi Infernal dla nich, za darmo. Nie jest to tragedia. Ale na pewno dużo im daje. No bo ich team mocno się skaluje, wiecie, z AP i z AD. Nie mają tanki top lanera, tylko kogoś, kto będzie składał AP. Kayle, co jest dla nas takiego... Tak samo, nie wiem. Nie, no w sumie Jarvan idzie w tanki build. O. W sumie jestem gotowy, żeby w razie czego zachodzić ich botlane tutaj. Nie jestem pewien, czy powinniśmy w ogóle kogoś wystawiać na Kasadina. Czy lepiej pushować mida? Chyba lepiej pushować mida. To jest drugi turret. A Kasadin jest do olania. Jeszcze nie zerkował Twitch. Dlaczego tak długo czeka? Znaczy pozabijał, nie? To zajebiście, ale... Dalej nie rozumiem, jaka jest motywacja. Nie mamy minionów. Ej, tak agresywnie. Ale nie mamy co tutaj zrobić. Kasadin w ogóle coś pusznie? Pięknie tam na topie. Niepięknie, wilku. Nienawidzę, jak mi się resetują te kampy. Okej. Okay. Czy zgarnę jeszcze tego? Nie. Ale jest do zabicia Kayle. Czy my chcemy ją robić? Chcemy. Dobra, easy frag, nie? Bałem się, że ma R-kę i czeka z nią tak do samego końca. Nie? To by mnie mocno bolało. No bo z R-ką prawdopodobnie mogłaby mnie porobić? Tak mi się wydaje. W tej R-ce Kayle w ogóle jest tak, że są... Tak mi się wydaje, że są takie momenty, że ona może autoatakować.
A jeszcze jest tam niezabijalna, nie dostaje damage'a. Okej. Okay. Bota znowu ulewamy. Kasady nie jest 0-4. Raczej nie ma sensu go dotykać. Conqueror Mundo. Jest. To za wariat. Okej. Okay. Co puszujemy? Herald byłby spoko. Chyba nawet postawię tutaj kontrola. Możemy próbować kogoś wyłapać. Kto tu będzie podchodził? Jedna osoba wystarczy do robienia Heralda. Kasady nim przegrywa gierkę, wiecie? Co on robi teraz na bocie na przykład? Ej, strasznie długo ten Mundo robi. Nie wiem, czy nie potrafi w oko uderzać Heralda, ale ten Herald już dawno powinien paść. Okej, okay, dobra. Tam zabijają bota, chyba. Nie, nie zabijają. O, no to się zepsuło. Ej, bo ja lecę, nie? Tak bez kitu. Czy ktoś tu ze mną podejdzie? Mam jeszcze jedną R-kę. Kina? Tak. Myślę, że mogłem coś tutaj lepiej zagrać, ale to nic, bo zabiliśmy w sumie 3 osoby, a na midzie z Heraldem pushują Inhiba, także to jest dla nas i tak zajebiste. I pierwszy smog dla nas, Infernal. Powinni zgarnąć całego Inhiba. Nie wiem dlaczego Twitch, nie wiem czy widzieliście też to. Ale Twitch sfokusował się na Thresh'u. Czy on nie mógł olać Thresha? Okej, okay, tutaj nic nie siadło. Czy on nie mógł olać Thresha w tamtej akcji? I bić Kalisty? Pewnie by to wyszło trochę lepiej. No bo Thresh zrobił wszystko, co i tak mógł zrobić. Czyli rzucił Q-e. O nie, myszko, nie wariuj mi. Ej, cholera. Działaj, działaj. Nie wiem, czasami ta myszka się psuje lekko. I wtedy muszę ją odpiąć. Tak, ironią jest to, że ona działa bezprzewodowo lepiej niż na kablu. Coś tutaj jest zdecydowanie nie tak. Gdybym trafił tego czarma, to bym miał fraga. Dobra. Pushujemy dalej. Raczej nie ma ryzyka. Jeśli chodzi o puszowanie. Bez asysty. I bez fraga w sumie Twitch. Piękne Q. Na pełnym zasięgu. Jakoś strasznie się przeciwnicy dają wyłapywać. Nie wiem, czy to widzicie, ale cały czas są poza pozycją. No na przykład ta Kayle teraz. Co ona robi tak głęboko? To jest... trollowanie. Frygierkę nam dają. O, nice. O, nice. Ej, nie. Co się dzieje ze mną? Co ja robię? Nie mogę misować każdego czarma nagle. Jakieś... Po prostu mózg mi się lasuje, nie? Dobra. Trochę się zrehabilitowałem.
Czy my chcemy Barona? Jak możemy kończyć grę? Kto zakolował w ogóle Barona? Czy możemy kończyć grę? Moglibyśmy nawet... Nie moglibyśmy wziąć wieży jednak, bo miniony nasze są bardzo daleko. Ale... Nie wiem, czy ten inhib był nam potrzebny, bo przez czekanie dodatkowe daliśmy czas dla Jarvana na odrodzenie się. Okej, okay. Na pewno kolejny przedmiot chcemy Rabadona i kontrolę. Kontrole są super. Stawiasz go, a przeciwnicy nie mają wizji, nic nie widzą. Możesz rzucać czarmy z mgły. Czy ktoś będzie przeszkadzał mu? Lala. Nice. Dobra, mamy wszystkich. Tragicznie gram w tej grze. Muszę przyznać, że... Tyle czarmów dawno nie namisowałem, ale pierwsza gra dnia na rozgrzewkę. No i darmowym LP-kom się w zęby nie zagląda. Mogliśmy tak naprawdę kończyć, Waj ma rację, ale jak się zawahaliśmy, to już nie było sensu wracać się specjalnie po to, żeby, nie wiem... Znaczy iść tutaj, żeby zgarnąć jedną wieżę. Baron jest lepszy. Gdybyśmy się nie zawahali i od razu wybrali dobre zagranie, no to tak, wtedy dobrym zagraniem byłoby... kończenie gry. Ajajaj, dobra. Czy ja się chcę wracać? Wiecie co? Nie mam kasy na Rabadona. Co mi da? 60 AP? Jeden Needlessly Large Rod? Po co mi to? Chyba lepiej zostać i szukać jakichś fragów. Może będą chcieli wyłapywać Mundo. Znaczy ze mną nie, jak ja tutaj jestem obok, to na pewno nie. Ale myślę, że prędzej czy później nadarzy się jakaś okazja na fragę. Tego topa pójdę asekurować. Mam flesza. Możliwe, że w ciemno też będzie rzucał coś. Zastanawiam się, czy opłacałoby mi się rzucić flash EQ na tego, na thresha. Cholera. Brak zdecydowania. Dobra, ważne, że Vi pushuje. Ładnie wykorzystujemy tego. Barona. Nice. Czy my tutaj wygraliśmy 5v4? 4v5. W tą stronę. Tak. A jeżeli... Pomyślcie, jeżeli trafiłbym tego czarma znowu, a nie misnął. Ja mam 10-1-7, a nie trafiam czarmów. No cóż, zgaduję, że czasem są takie gierki. Wow. Ktoś zrobi licznik miśniętych czarmów? Proszę. Nie chcę podchodzić do niej. No dobra, to był misplay duży. Chciałem wejść do walki, bo już zaraz miałem erkę. Jeżeli to by się udało, jeżeli dodżnąłbym huka thresha, a w zasadzie gdybym w niego nie wszedł, to moglibyśmy mieć fajnego playsa na koniec. Bo z tą erką
2-3 fragi mógłbym mieć. Około. Nice, miniony. Go, go, go. 200 zdrowia. 100. Jest, mamy ich chyba. Pięknie. Ciekawe, ile elektrocute zrobił. 1600. Dużo. Ej, ale ogarnijcie to. 1800 true damage od Munda. Chociaż 800 dodatkowego tylko. Ale 2000 heala. 600 damage'a aftershock, waj, wow. O, press the attack Twitcha, jak mało zrobił. Bo to jest w sumie cały bonusowy damage 600 tylko? Wow. Coś jeszcze? Jakieś ciekawe statystyki. A trash zrobił prawie tyle samo. Co waj. Na aftershocka. Okej, okay, mamy tutaj pinka. Może się nadarzy jakaś okazja. Czy my chcemy tam wchodzić? Chyba tak, chyba chcemy tego nie chyba otworzyć. W czwórkę damy radę. Okej, okay, mam jeszcze jedną R-kę. Zostawiamy, oni zabiją Jarvana. Nice. Pięknie. To są... Okej, okay, nie, myślałem, że trzy fragi, że triple. Uff. Dobra. Ciekaw jestem Damage Delta. Bo to była taka gra, w której namisowałem tych czarmów mnóstwo i zobaczymy, czy to się odbiło na moim damage'u. Honorujemy chyba Twitcha, nie? No tak, tak. Twitch kernął ten mid game. Plus 18. Bardzo mało LP-ków tutaj dostaję w sumie. Ale na Noisim też dostawałem mało, więc to zależy tylko od tego chyba z kim gram, a nie... A nie od tego, ile LP-ków dostaje, czy mnie rzuciło dwie dywizje. Dobra. Najwięcej damage'a. Wyszło całkiem spoko. Mam nadzieję, że ta gra wam się podobała. Myślę, że spełniłem swoją rolę dobrze. Pomimo tego, że misowałem te czarmy, co było trochę smutne. Zobaczmy Kasadina damage. 12k. Wow. Strasznie mało. W ogóle ciekawe jest to, jak mało Lulu zrobiła, bo Lulu zwykle ma większy damage, na przykład od Thresha, nie? A Thresh większy od Jarvana. XD. Okej, okay, Jarvan był useless. Mam nadzieję, że wam się podobało. Faktycznie są master tiery. Mam nadzieję, że wam się podobało. Słyszymy się w kolejnych gierkach, czyli jutro o 14. Peace.